Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w pack openingu kolejnym, już ostatnim w tym tygodniu, jeżeli chodzi o ten Team of the Season. Tu otwierałem paczki za 250 tysięcy i pokażę wam dokładnie wszystkie paczki, jak miałem za 250 tysięcy. Tak więc macie tutaj na ekranach to wszystko. A ja chciałbym pogadać o paru rzeczach. Mianowicie pierwsza, najważniejsza rzecz. W przeciągu dwóch, trzech najbliższych tygodni będzie pojawiać się po prostu mniej materiałów z tego powodu, że jest koniec szkoły, no i praktyki się zaczynają i tak dalej. Tak więc teraz były praktycznie codziennie, czasami nawet po dwa, raz trzy odcinki zrobiłem, tak więc to było bardzo dużo. No i będzie po prostu pojawiało się ich mniej, mniej i mniej. Myślę, że w wakacje też o wiele mniej, ze względu, że pewnie będę pracował. No i od września już pewnie zaczniemy przygotowania do FIFA 14 i tak dalej, więc wtedy się pojawiać będzie najwięcej materiałów. No i dobra, następny temat, o którym chciałem pogadać, to to, że właśnie mi stuknęło 2,5 tysiąca widzów na moim kanale. Dziękuję wam bardzo, wiem, że mikrofon jest słaby, że nie, no teraz na przykład nie możecie, że za rzadko nagrywam powiedzieć, ale naprawdę no, nie jest to tak wszystko, jakbym chciał. I naprawdę chciałbym, żeby było więcej materiałów, żebym live robił z FIFA normalnie. A propos live'u, live w środę o 19 na kanale twitch.tv/kamykd. Będę otwierał paczki za około pół miliona, może więcej. Przy tym nowym Team of the Season mam nadzieję, że to będzie BPL i że w końcu kogoś trafię, bo od momentu, kiedy trafiłem Cristiano Ronaldo w paczce, nie trafiam nic dobrego, żadnego informa nie trafiłem. I najdroższą kartą był Sergio Kun Aguero, który poszedł za 115 tysięcy. Dobra, wracając, właśnie chciałbym robić live'y, więcej materiałów, lepsze, żeby ten mikrofon nie był tak właśnie ciulowo słyszany przez was, jak jest. Żebym mógł na przykład dawać czasami całe mecze, bo te całe mecze to naprawdę jeden raz w tygodniu, jeżeli ja daję na Velopter, chociaż cały mecz to jest naprawdę dużo dla mnie. To jest 2 godziny renderowania czystego, godzina wrzucania. Neta mam naprawdę dobrego, neta mam dobrego do wrzucania gier. Nie jest to tam taki odcinek, powiedzmy 7-minutowy, wrzucam 20 minut, także całkiem spoko. No a no po prostu jest słabo no, z tym mikrofonem, z tym komputerem. Miejmy nadzieję, że od września jakaś i piątka albo i siódemka nawet to pociągnie. Tutaj mam najlepszą paczkę Mario Balotelli, tak więc 11 tysięcy do przodu z tej paczki. Nic lepszego w tych paczkach się nie zdarzyło, tak więc nie czekajcie z napięciem, czy coś tam dalej się czy będzie w tych paczkach, możecie zobaczyć, jak ciężko jest cokolwiek dobrego trafić, powiedział tu człowiek, który trafił Ronaldo. No, czy jest jeszcze jakiś topik, o jakim chciałbym pokazać? Aha, te mecze Wager, czyli zakłady. Nie piszcie do mnie, że o, zagram teraz chętnie z tobą o 20 tysięcy. Ja jak będę chciał, to napiszę, że teraz chcę grać o 20, 25, 50 tysięcy. Jeżeli tak napiszę, to wtedy gram. Tak, już mam nagrany materiał na wtorek, bo jutro w sumie, aha, to jest poniedziałek, czyli we wtorek będzie kolejny materiał z zakłady. W środę możliwe, że nie będzie nic, tylko będzie live i wrzucę przypomnienie, filmik przypominający, że jest live od 19. W czwartek będą najlepsze reakcje z live'a, czyli paczki z kamerką i tak dalej. No i później możliwe, że w piątek jakieś wolne, w sobotę coś rzucę, niedziela wolne, tak żebym mógł się pouczyć matmy na spokojnie. Tak więc no, muszę się trochę matmy pouczyć, no, ale mniejsza o to, nie o to chodzi na moim kanale. Oczywiście na moim kanale od września, jeżeli pojawi się nowy komputer, będą różne gierki i FIFA wiadomo, nie zejdzie jako z tego głównego, z głównego tonu, po prostu FIFA to jest FIFA na moim kanale i tutaj nie ma się czego oszukiwać, większość z was jest dla FIFA, a nie dla gier, które dojdą, a gry dojdą naprawdę ciekawe, bo myślę, że jeżeli wszystko będzie ładnie śmigało, to GTA 5 jest w moim zasięgu i mogę nagrywać GTA 5 i będę to robił z bardzo dużą chęcią, o ile właśnie dorobię się nowego komputera. Kolejna, coś jeszcze... Zastanawiam się teraz, o czym by tak mówić, te mecze, mówiłem o tych meczach zakłady, no i nie piszcie do mnie o to, żeby zagrać. I jeszcze oczywiście ktoś napisał dzisiaj komentarz, który został usunięty, czy dzisiaj, wczoraj, w niedzielę. Ktoś napisał komentarz, że tam jak ja wygrywam, to się podniecam, a jak przegrywam, to nie komentuję goli przeciwnika. Komentuję gole przeciwników.
No, kto lubi przegrywać, prawda? Jeżeli przegrywam, no to nie będę się cieszył z tego, że przegrywam. No musiałbym być chyba kretynem albo idiotą, żeby tak robić. A gdy wygrywam, no po prostu jestem zadowolony z wygranej, zwłaszcza, że wygrałem 100 tysięcy ostatnio, wczoraj, w meczu z zakłady, więc no, to jest mnóstwo końców, to jest 13-14 paczek, coś takiego, więc całkiem sporo i tutaj nie ma się czego dziwić. Ja komentuję mecze, które przegrywam. Nie lubię przegrywać, ale zdarza się to czasami, tym bardziej, że ostatnio spadek formy jest tak ogromny u mnie, że po prostu nie czuję FIFA. I może nawet taką, nagram sobie w jednego dnia materiały na 3-4 dni, wtedy to na przykład w ciągu tygodnia prześlę i zrobię sobie tydzień wolnego od FIFA. To by było coś, myślę, dobrego dla mnie, bo w tą FIFA naprawdę gram mnóstwo godzin. A nie jestem lepszy i miejmy nadzieję, że w 14 to się zmieni. A jeszcze a propos 14, to niedługo wrzucę jakieś nowe informacje, bo już się pojawiły pierwszy soundtrack i tak dalej. No ale to wszystko w swoim czasie, tak więc to było tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie.